Czy może być coś silniejszego niż pożądanie? Czy może być potężniejsza moc, która kieruje naszymi działaniami, kieruje naszym mózgiem? Otóż tak. I naukowcy to odkryli. Co więcej, opisali w książce, od której nie sposób się oderwać. Posłuchaj. Cześć, dziś w pomarańczowej teczce. Bardzo ciekawa książka, ponieważ jest napisana przez naukowca i człowieka, który świetnie opowiada. Tym naukowcem, profesorem jest profesor Daniel Lieberman, tym, który świetnie opowiada, jest Michael E. Long. I razem napisali książkę Mózg chce więcej dopamina, naturalny dopalacz. Wydana ta książka przez wydawnictwo Feria w Polsce. Bardzo ciekawa pozycja, polecam serdecznie. I już przechodzę do wstępu, słuchajcie. Po, posłuchajcie o tej przepotężnej sile, która nami kieruje, więc dobrze wiedzieć, jak funkcjonuje: góra i dół. Spójrz w dół. Co widzisz? Swoje dłonie, biurko, podłogę, może kubek kawy, laptop albo gazetę. Co mają ze sobą wspólnego? Tego wszystkiego możesz dotknąć. To, co widzisz, spuszczając wzrok, to rzeczy pozostające w Twoim zasięgu, takie, których możesz użyć natychmiast i posługiwać się nimi bez żadnego starania, planowania czy namysłu. Na przykład: Czy to w wyniku Twojej pracy, czy dzięki życzliwości innych ludzi, czy też po prostu szczęśliwym trafem, większość z tego, co widzisz, patrząc w dół, należy do Ciebie. Te rzeczy są w Twoim posiadaniu. A teraz popatrz w górę. Co widzisz? Sufit, może obrazy na ścianie, albo widok za oknem, drzewa, domy, budynki, chmury na niebie, to co znajduje się w oddali. Co je łączy? Dosięgnięcie ich musiałbyś zaplanować, obmyślić, skalkulować. Nawet jeśli tylko odrobinę, i tak wymaga to skoordynowanych starań. W odróżnieniu od rzeczy widzianych w dole, domena tego co w górze ukazuje nam rzeczy do których zdobycia potrzebna potrzeba rozmysłu i wysiłku. Rozróżnienie to wydaje się proste i takie jest, a jednak dla mózgu stanowi bramę do dwóch skrajnie różnych sposobów myślenia. Dwóch krańcowo odmiennych metod postępowania ze światem. W naszym mózgu Światem dołu rządzi grupka związków chemicznych, tak zwanych neuroprzekaźników, dzięki którym doznajemy zaspokojenia i cieszymy się tym, co mamy, tu i teraz. A kiedy przenosimy uwagę na świat góry? Mózg polega na innej substancji chemicznej na pojedynczej cząsteczce, umożliwiającej nie tylko wyjście poza obszar tego, co mamy pod ręką, ale i skłaniającej do pogoni za światem poza naszym bezpośrednim zasięgiem, zawładnięcia nim i wzięcia w posiadanie. Popycha nas ona do szukania rzeczy odległych, zarówno istniejących fizycznie, jak i tych niewidzialnych choćby wiedzy, miłości i władzy. Czy chodzi tu o osiągnięcie na drugą stronę stołu posolniczkę, lot na księżyc, czy o modły do Bóstwa poza czasem i przestrzenią to właśnie ta właśnie substancja wydaje nam rozkazy, adekwatne do każdej odległości, czy to fizycznej, czy intelektualnej. Cząsteczki chemiczne kojarzone z tym, co jest na dole nazwijmy je związkami tu i teraz te i te. Umożliwiają nam doświadczanie czegoś, co mamy przed sobą, pozwalają sycić się tym i cieszyć, albo gdy trzeba natychmiast stawać do walki, czy też uciekać. Substancja skierowana wzwyż jest inna. Wzbudza pragnienie czegoś, czego jeszcze nie mamy. Goni do wyszukiwania nowych spraw. Za posłuszeństwo nagradza, a opór każe cierpieniem. To ona jest źródłem kreatywności, a jeśli posuniemy się za daleko, obłędu. Oto dlaczego kierujemy wzrok ku niebu, szukając odkupienia i Boga. Oto dlaczego niebiosa są w górze, a ziemia w dole. Ta drobina jest paliwem naszych marzeń, ale i źródłem rozpaczy, jeśli się nam nie powiedzie. To z jej powodu gdzieś dążymy i odnosimy sukcesy. Przez nią dokonujemy odkryć, i polepszamy swoje życie. Przez nią też nie potrafimy się niczym zbyt długo cieszyć. Ta pojedyncza cząsteczka stanowi optymalne urządzenie wielofunkcyjne w naszym mózgu, popychające nas tysiącami procesów neurochemicznych do wykraczania poza przyjemność samego istnienia ku eksploracji wszechświata możliwości podsuwanych nam przez wyobraźnię. Te substancje chemiczną mają w swoich mózgach wszystkie ssaki, gady. Ptaki i ryby, ale żadne inne stworzenie nie posiada jej tyle, co człowiek. Jest ona błogosławieństwem i przekleństwem stanowi motywację i nagrodę. Węgiel, wodór, tlen do tego pojedynczy atom azotu choć budowę ma prostą, zakres działania złożony. Nazywa się dopamina i kryje w sobie nie mniej niż całą opowieść o zachowaniu człowieka. Jeśli chcesz poczuć ją w sobie, poddać się jej, nie ma problemu. Podnieś wzrok. Przejdźmy teraz do rozdziału pierwszego, który chciałbym Wam zacytować niemal w całości. Rozdział pierwszy nosi tytuł Miłość. Sean starł parę z łazienkowego lustra, przeczesał palcami czarne włosy i uśmiechnął się. Zrobi wrażenie, stwierdził. Odwinął ręcznik i zachwycił się swoim płaskim brzuchem. Szajba na punkcie siłki dała mu dwie trzecie sześciopaka. To nasunęło myśl o obsesji bardziej palącej. Od lutego z nikim nie był. To oględne stwierdzenie oznaczało, że od siedmiu miesięcy i trzech dni nie uprawiał seksu i niepokoiło go, niepokoiła go precyzja tych wyliczeń. Dzisiaj złapasca się skończy – pomyślał. W barze szacował możliwości. Było tu dziś wiele atrakcyjnych kobiet. Nie żeby liczył się tylko wygląd, pewnie że brakowało mu seksu, ale odczuwał też nieobecność w swoim życiu kogoś, do kogo mógłby napisać smsa bez powodu i kto stanowiłby mile widzianą cząstkę każdego dnia. Uważał się za romantyka, mimo że dziś wieczór chodziło raczej o łóżko. Co rusz, natrafiał na spojrzenie młodej kobiety, stojącej strajkoczącą koleżanką przy wysokim stoliku. Włosy miała ciemne, a oczy piwne, ale uwagę na nią zwrócił dlatego, że nie była ubrana jak na sobotę wieczór. Zamiast szpilek miała buty na płaskim obcasie, a od imprezowych ciuchów wolała lewisy. Przedstawił się i dalej już rozmowa poszła gładko. Miała na imię Samanta, a zaczęła od tego, że lepiej niż obalanie piw wychodzi jej trening cardio. Z tego wzięła się kompetentna dyskusja o miejscowych siłowniach, aplikacjach fitnessowych i względnej przewadze ćwiczeń porannych nad popołudniowymi. Przez resztę wieczoru nie odstępował jej nawet na krok, a jej szybko zaczęło się to podobać. Ku czemuś, co zapowiadało się jako związek na dłuższą metę, pchało ich wiele czynników: wspólne zainteresowania, obopólny brak skrępowania, do tego drinki i odrobina desperacji. Prawdziwy klucz do ich uczuć był jednak inny. Oto ten główny czynnik. Oboje pozostawali pod wpływem substancji zmieniającej świadomość, podobnie jak wszyscy inni w tym barze, a jak się okazuje, i ty. Cóż jest potężniejsze od przyjemności? Dopaminę odkryła w mózgu w 1957 roku Kathleen Montagu, badaczka pracująca w laboratorium placówki psychiatrycznej. Ronwell Hospital, nieopodal Londynu. Początkowo postrzegano dopaminę jedynie jako etap wytwarzania w organizmie noradrenaliny, czyli adrenaliny znajdującej się w mózgu. Naukowcy jednak zaczęli odnotowywać coś dziwnego. Chociaż dopaminę wytwarzało 0,00005% komórek mózgowych, jedna na 2 miliony, się, wydawały się one wywierać nieproporcjonalnie wielki wpływ na zachowanie. Uczestnicy badań odczuwali przyjemność, gdy uruchamiali dopaminę i gotowi byli dużo zrobić, by uaktywnić te nieliczne komórki. Okazywało się, że w sprzyjających okolicznościach wprost nie sposób było się oprzeć dążeniu do uaktywnienia niosącej błogostan dopaminy. Część naukowców okrzyknęła ją cząsteczką przyjemności, a szlak, który tworzą w mózgu wytwarzające ją komórki, nazwali szlakiem nagrody. Dopamina, jak się przekonali, wcale nie zajmuje się tylko przyjemnością wzbudza uczucie znacznie potężniejsze. Zrozumienie jej okazuje się kluczem do wyjaśnienia, a nawet przewidywania zachowań w zadziwiająco wielu obszarach aktywności ludzkiej tworzenia dzieł sztuki, literatury i muzyki. Pogoni za sukcesem, odkrywania nowych światów i nieznanych praw natury, rozmyślania o Bogu i zakochiwania się. Sean wiedział, że się zakochał. Niepewność gdzieś prysła. Z każdym dniem czuł się coraz bliżej świetlanej przyszłości. Im więcej czasu spędzał z Samantą, tym większe wzbudzała w nim podekscytowanie, a poczucie radosnego oczekiwania towarzyszyło mu już stale. Każda myśl o niej sugerowała niezliczone możliwości. Co do seksu, to jego popęd wzrósł jak nigdy, ale tylko w odniesieniu do niej. Inne kobiety przestały istnieć. Mało tego, kiedy usiłował podzielić się z nią całym tym swoim uszczęśliwieniem, przerwała mu, mówiąc, że odczuwa dokładnie to samo. Sean chciał mieć pewność, że zawsze będą razem, to też któregoś dnia się jej oświadczył, a ona powiedziała: Tak. Kilka miesięcy po ich miodowym miesiącu układało się już inaczej. Początkowo wzajemnie szaleli na swoim punkcie, ale z czasem dojmująca tęsknota za sobą jakby mniej ich ogarniała. Wiara, że razem mogą przenosić góry, zwątlała, jak już jej już tak nie zaprzątała myśli, przestawała być głównym punktem odniesienia. Euforia przygasła. Nie to, że czuli się nieszczęśliwi, ale przemożna satysfakcja z wcześniejszych chwil spędzanych razem rozwiewała się. Poczucie bezgranicznych możliwości zaczynało się wydawać mrzonką. Już nie myśleli nieustannie jedno o drugim. Uwagę Shona zaczynały przyciągać inne kobiety, choć nie planował skoku w bok. Samantha też czasem pozwalała sobie na flirty, choćby na wymianę uśmiechów ze studentem pakującym zakupy w markecie. Byli ze sobą szczęśliwi, ale blask ich nowego życia jakby ustępował wrażeniu, że wraca to stare z czasów, gdy żyli osobno. Magia, czymkolwiek była, gasła. Zupełnie jak w moim poprzednim związku, pomyślała Samanta. Już to przerabiałem, powiedział sobie Sean. Ludzie doznają przypływów dopaminy na skutek obiecujących niespodzianek. Nadejścia uroczego liściku od ukochanej osoby, co w nim znajdę? Wiadomości mailowej od niewidzianego od lat kolegi, co nowego u niego? Albo jeśli liczymy na nawiązanie romansu, na potkania fascynującej potencjalnej drugiej połowy przy lepkim kontuarze w naszej ulubionej knajpce, coś z tego będzie? Kiedy zaś to wszystko przechodzi w rutynę, traci urok nowości, a dopaminowy impet wygasa. I nawet wdzięczniejszy list, liścik, dłuższy mail niż zwykle, czy lepszy stolik, już tego nie przywrócą. Tak oto chemia odpowiada w prosty sposób za odwieczne, na odwieczne pytanie, dlaczego miłość słabnie. Nasze mózgi są zaprogramowane na łaknienie tego, co nie spodziewamy. I tak właśnie postrzegają przyszłość, niosącą mrowie ekscytujących możliwości. A kiedy któraś z tych rzeczy, nawet miłość, nam pospolicieje, wtedy ekscytacja gaśnie, a naszą uwagę przyciąga już coś nowego. Podniecenie związane z nowością zostało naukowo nazwane błędem przewidywania nagrody i określenie to dobrze oddaje jego charakter. Nieustannie czynimy prognozy co do przyszłości, począwszy od pory wyjścia z pracy po stan naszego konta. Kiedy rzeczywiście zdarzenia okazują się lepsze od oczekiwań, jest to zasadniczo błąd w naszej prognozie. Może udało się nam wcześniej urwać z pracy, albo odkryliśmy w bankomacie, że saldo jest o stówkę wyższe niż oczekiwaliśmy. To właśnie ten radosny błąd w oczekiwaniach uruchamia przepływ dopaminy. Nie dodatkowy czas ani zastrzyk gotówki, po prostu dreszcz wywołany niespodziewaną dobrą nowiną. Właściwie do rozbujania dopaminy wystarczy sama możliwość zaistnienia błędu przewidywania nagrody. Wyobraź sobie, że idziesz do pracy znajomą ulicą, którą przemierzyłeś już wiele razy. Ni stąd, ni zowąd rzuca Ci się w oczy nowo otwarta cukiernia, jeszcze Ci nieznana. Natychmiast masz ochotę do niej wstąpić i zobaczyć, co oferuje. W tym momencie dowodzenie przejęła właśnie dopamina, która wytwarza uczucie inne od zwykłego rozkoszowania się smakiem, dotykiem czy wyglądem. Przyjemność płynie z antycypacji, z szansy, że trafimy na coś nieznanego, a lepszego. Myśl o tej cukierni cię ekscytuje, chociaż jeszcze nie, sko nie skosztowałeś podawanych w niej wyrobów, nie spróbowałeś kawy i nawet nie wiesz, jak tam jest w środku. Wchodzisz i zamawiasz dużą czarną oraz kroasanta. Bierzesz łyk kawy. Mmm, bogactwo aromatów, igra z Twoim językiem. W życiu tak dobrej nie piłeś. Przychodzi kolej na kęs croissanta. Jest maślany, kruchy, dokładnie taki, jakiego jadłeś przed laty w paryskiej kafejce. Jak się teraz czujesz? Możliwe, że przez ten nowy sposób rozpoczęcia dnia Twoje życie nabrało barw. Postanawiasz, że odtąd będziesz zachodził tu co rano na najlepszą kawę i najbardziej kruchego croissanta w mieście. Opowiesz o tym znajomym, zapewnie bardziej szczegółowo niż by chcieliby usłyszeć. Kupisz sobie kubek z nazwą tej cukierni, będziesz się cieszyć na rozpoczęcie każdego kolejnego dnia, bo przecież ta cukiernia to taki szał, że więcej nie trzeba. Tak właśnie działa dopamina zupełnie jakbyś się zakochał w tej cukierni. Czasem jednak, gdy mamy już to, czego chcemy, nie okazuje się to tak urocze. Dopaminergiczna ekscytacja, czyli dreszcz emocji związany z oczekiwaniami, nie trwa wiecznie, bo świetlana przyszłość przechodzi przecież w teraźniejszość. Emocjonująca świadomość obcowania z czymś nieznanym ustępuje nudnej swojskiej codzienności, a to oznacza, że działanie dopaminy dobiegło końca i zaczyna się zjazd. Przysmaki okazały się tak dobre, że przez kilka tygodni nie odpuszczałeś sobie śniadanek w cukierni. Niestety po tym czasie najlepsza kawa i croissanty w mieście stały się już tylko zwykłym, prozaicznym śniadaniem. Ale to nie kawa i croissant się zmieniły. Jedynie twoje oczekiwania tak samo przygasło obopólne zauroczenie Samanty i Shauna, kiedy ich związek wszedł na, dobre im, na dobrze im znane tory. Gdy coś przeistacza się w codzienność, nie ma już mowy o błędzie przewidywania nagrody i budzących ekscytację przypływach dopaminy. Samantha i Sean z zaskoczeniem odkryli się wzajemnie w morzu anonimowych twarzy w jakimś barze, a potem obsesyjnie pragnęli siebie nawzajem, ale wreszcie niekończący się w wyobraźni zachwyt przemienił się w konkretne doświadczanie rzeczywistości. Zadanie i zdolność dopaminy, by idealizować nieznane, dobiegły końca, więc jej dopływ ustał. Namiętność rozbudzają marzenia o świecie potencjalnym, a gasi ją. Konfrontacja z rzeczywistością. Kiedy wabiące cię do buduaru bóstwo miłości zmienia się w rozespanego małżonka, wydmuchującego nos w używaną chusteczkę higieniczną, miłość, przyczyna pozostawania razem, musi przejść z fazy dopaminergicznych marzeń do całkiem innej. Pytanie do jakiej? Chemiczne klucze do długotrwałej miłości. Z punktu widzenia dopaminy posiadanie nie jest interesujące. Liczy się tylko zdobywanie. Jeśli mieszkasz pod mostem, dopamina sprawi, że zapragniesz namiotu. Jeśli masz już namiot, zażąda od ciebie domu. Gdybyś zamieszkał w najdroższej rezydencji na Ziemi, wzbudziłaby pragnienie zamku na Księżycu. Dopamina nie zna miary dobrego i nie wie, co to linia mety. Obwody dopaminowe w mózgu pobudza tylko możliwość uzyskania czegoś lśniącego nowością, bez względu na to, jak idealnie wszystko się nam już teraz układa. Naczelną zasadą dopaminy jest dopominanie się o więcej. Dopamina nie jest cząsteczką przyjemności, to cząsteczka oczekiwania. Żebyśmy mogli cieszyć się tym, co mamy, a nie czymś, co jest zaledwie możliwe, mózg musi się przestawić ze zorientowanej na przyszłość dopaminy na substancje chemiczne koncentrujące się na teraźniejszości, czyli na zestaw neuroprzekaźników nazwanych przez nas cząsteczkami tu i teraz, T te i T. Mało kto o nich słyszał. Do tej grupy zaliczamy serotoninę, oksytocynę, endorfiny i związki zwane endokannabinoidami, to mózgowa wersja marihuany. Pozwalają nam one rozkoszować się już nie oczekiwaniem, jak dopamina, a bieżącymi odczuciami i emocjami. Według antropolog Helen Fisher, wczesna czy też namiętna, passionate, miłość trwa tylko rok, najwyżej półtora. Potem para, o ile pragnie utrzymać swój związek, musi wykształcić inny rodzaj uczucia, określany jako miłość współodczuwająca, czyli compassionate. Pośredniczą w tym neuroprzekaźniki TIT, gdyż rzecz dotyczy doświadczania tego, co jest tu i teraz radości z tego, że jest się z ukochaną osobą. Kiedy w tym drugim stadium miłości górę biorą neuroprzekaźniki TIT, rola dopaminy ulega stłumieniu. Musi tak być, gdyż dopamina maluje nam w wyobraźni wizję świetlanej przyszłości, niezbędne do przeprowadzenia, na, do przeprowadzenia nas przez etap ciężkiej pracy na rzecz jej urzeczywistnienia. Niezadowolenie z aktualnego stanu rzeczy to czynnik ważny dla wprowadzania zmiany, a o nią przecież chodzi w nowym związku. Współodczuwającą miłość, spod znaku TIT, charakteryzuje natomiast głębokie i trwałe usatysfakcjonowanie bieżącą rzeczywistością i awersja do zmieniania czegokolwiek, szczególnie w relacji z tą drugą osobą. Chociaż szlaki dopaminowe i TIT są w stanie współpracować, w większości przypadków są sobie przeciwne. Kiedy aktywne są obwody TIT, otwieramy się na doświadczanie otaczającego nas świata, a wpływ dopaminy ulega stłumieniu. Gdy to ona dochodzi do głosu, przenosimy się ku potencjalnej przyszłości, a cichną przekaźniki TIT. Nie jest łatwo rozstać się z dopaminergicznym dreszczem na myśl o nowym partnerze i namiętną tęsknotą, ale taka umiejętność jest oznaką dojrzałości i krokiem ku długotrwałemu szczęściu. Wyobraźmy sobie człowieka planującego urlop w Rzymie. Tygodniami rozpisuje każdy kolejny dzień, chcąc mieć pewność, że zwiedzi wszystkie muzea i atrakcje turystyczne, o których tyle się nasłuchał. Ale kiedy już stoi pośród najpiękniejszych dzieł sztuki, jakie wyszły z podludzkiej ręki, myśli o tym, jak dotrzeć do restauracji, w której ma zarezerwowany stolik. Nie żeby nie cieszyło go oglądanie arcydzieł Michała Anioła. Po prostu jego osobowość ma przeważający charakter dopaminergiczny. Bardziej niż robienie czegoś, pociąga go przewidywanie tego i planowanie. Zakochani doznają tego samego rozdźwięku między oczekiwaniem a doświadczaniem. Wcześniejsza faza, namiętna miłość, jest dopaminergiczna. Dodaje skrzydeł, idealizuje, zaciekawia, spogląda w przyszłość. Ta późniejsza, partnerska, opiera się na przekaźnikach TIT. Daje poczucie spełnienia oraz spokój i jest doświadczana za pośrednictwem fizycznych zmysłów i emocji. Romantyczna relacja zbudowana na dopaminie to ekscytująca, choć krótkotrwała przejażdżka kolejką górską. Arsenał chemiczny mózgu dostarcza jednak narzędzi umożliwiających zejście z niej na ścieżkę ku miłości współodczuwającej. O ile dopaminę uznaje się za cząsteczkę obsesyjnej tęsknoty, o tyle z długotrwałymi związkami kojarzy się oksytocyna i wazopresyna. Oksytocyna jest aktywniejsza u kobiet, wazopresyna u mężczyzn. Wazopresyna zadziałała jak hormon przykładnego małżonka. Wpływ dopaminy jest przeciwny. Ludzie, którym geny zapewniają wysoki poziom dopaminy, mają największą liczbę partnerów seksualnych i najniższy wiek inicjacji seksualnej. Kiedy zachłanna miłość dopaminergiczna przechodzi w opartą na T i T miłość współodczuwającą, większość par rzadziej uprawia seks. To zrozumiałe, skoro oksytocyna i wazopresyna tłumią wydzielanie testosteronu. Z kolei testosteron może ograniczyć wydzielanie oksytocyny i wazopresyny, co pozwala zrozumieć, czemu mężczyźni o naturalnie wysokim poziomie testosteronu we krwi rzadziej wchodzą w związki partnerskie. Analogicznie, single mają więcej testosteronu niż żonaci, kiedy zaś w małżeństwie pojawiają się problemy. Poziom wazopresyny u mężczyzny spada, a testosteronu idzie w górę. Sean przybrał trochę na wadze, ale Samancie jeszcze bardziej się podoba. Jego zdaniem ona też wygląda lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Oczywiście zachwyca się nią, gdy jest pięknie ubrana, ale wyjawił kolegom, że najseksowniejsza jest wtedy, gdy budzi się rano, potargana i bez makijażu, w jego starej koszulce z czasów studenckich. Ostatnio rozmawiają szeptem, żeby skraść dla siebie dodatkowe kilka minut podczas snu ich malucha, ponieważ jedynie rankiem miewają te rzadkie chwile, by wzajemnie nacieszyć się swoją obecnością. Samantha nauczyła się pomagać Seanowi w przezwyciężaniu wątpliwości, które hamują go w pracy, a on pomógł jej w wygospodarowaniu czasu potrzebnego na dokończenie studiów. Ale też coraz bardziej po prostu rozsmakowują się w swoim towarzystwie. Czasem w ogóle nie mówią i choć kiedyś czuliby się z tym dziwnie, obecnie im to pasuje. Samantha zapamiętała pewną noc, gdy Sean wyciągnął rękę, pogładził ją po biodrze, a potem cofnął dłoń. Usłyszała się, że się obrócił na bok, pomrukując, jak zawsze, przed snem. – Coś się stało? – spytała. – Nic – odpowiedział Sean. – Po prostu upewniam się, że jesteś. W rezultacie eksperymentów ze środkami narkotycznymi dopamina dorobiła się przy domku cząsteczka przyjemności. Narkotyki pobudzały obwody dopaminowe i uczestnicy badań doznawali euforii. Wszystko wydawało się jasne, dopóki badania z wykorzystaniem naturalnych nagród, np. Na pożywienia, nie wykazały, że dopamina wyzwala się jedynie w przypadku nagród niespodziewanych. Nie była to reakcja na nagrodę, lecz na błąd w jej przewidywaniu. Nagroda faktyczna minus nagroda spodziewana. Tutaj odsyłam Was do wzoru na szczęście Data, który też, przypomnijcie sobie, analizował szczęście jako wyobrażenie minus rzeczywistość, prawda? Oto, dlaczego stan świeżego zakochania nie trwa wiecznie. Zakochując się, patrzymy w przyszłość, która staje się idealna dzięki obecności ukochanej osoby. W przyszłość zbudowaną na wyobrażeniach rozgorączkowanego umysłu, które rozpadną się w zderzeniu z rzeczywistością za rok lub półtora. Co wtedy? No, w wielu przypadkach koniec. Romantyczna aura rozwiewa się, za to od nowa zaczyna się pogoń za dopaminergicznym dreszczem. Można jednak też tę namiętną miłość przeistoczyć w coś trwalszego. Może ona przejść w miłość współodczuwającą, zapewne nie budzącą już takich emocji jak te dopaminowe, ale zdolną do dawania szczęścia i to długotrwałego, opartego na neuroprzekaźnikach TIT, takich jak oksytocyna, wazopresyna i endorfiny. To tak jak z miejscami, które od dawna dobrze znamy i lubimy, z restauracjami, sklepami czy całymi miastami. Nasz sentyment do nich bierze się z rozkoszowania się dobrze znaną atmosferą, rzeczywistą, fizyczną naturą tych miejsc. Tego, co znajome, nie doceniamy za to, jakie mogłoby być, lecz za to, jakie jest. Tylko to daje stabilną podstawę długotrwałemu, satysfakcjonującemu związkowi. Dopamina, neuroprzekaźnik, którego zadaniem jest maksymalizacja przyszłych nagród, kieruje nas na drogę ku miłości. Podsyca nasze pragnienia, rozpala wyobraźnię i wciąga nas w relacje z kimś płomienną obietnicą. Ale jeśli chodzi o miłość, dobrze jest od dopaminy zaczynać, ale na niej nie kończyć. Nie da się jej zaspokoić. Dopamina umie tylko dopominać się o więcej. Piszą w książce Mózg Chce Więcej Daniel Z. Lieberman i Michael E. Long. Tutaj. Rozdziałów omawiających rolę dopaminy jest oczywiście o wiele więcej. Jest cały rozdział o narkotykach, o tym, jak działają w połączeniu z tym układem dopaminowym. Jest o panowaniu, jakie jeszcze obszary zależą od dopaminy. Twórczość i szaleństwo, polityka, postęp i wreszcie harmonia to są kolejne rozdziały. Tej książki, którą czyta się fantastycznie, rzeczywiście trudno się od niej oderwać, i myślę, że opisuje bardzo ciekawe zjawiska, prawda? Jak dużo już wiemy o tym, jak funkcjonuje nasz mózg, jak dużo już możemy zrozumieć ze swoich zachowań. Szczęśliwi ci, którzy słuchają tej audio inspiracji albo czytają tę książkę, będąc na. Początku, prawda? Gdzieś tam w wieku dwudziestu kilku lat. Ale myślę, że nawet mając siwe włosy jak ja, dobrze jest sobie uświadamiać te sprawy. Zawsze można je komuś przekazać, żeby ułatwić drogę do szczęścia, może ją przyspieszyć, przez to, że rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, rozumiemy, jakie mechanizmy w nas zachodzą. Przez to możemy się mniej obwiniać za to czy tamto, bo. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani, prawda? Ważne, żeby się dobrze dobrać, żebyśmy pasowali do siebie i żeby mogła być między nami ta miłość współodczuwająca. Nie tylko passionate, ale później compassionate. Bardzo mi się to spodobało. Może zechcesz komuś przesłać te audio inspiracje? Jak zawsze z dużą wdzięcznością Cię o to proszę już od razu. Oczywiście dzięki Wam robimy coraz większe zasięgi. Dziękuję bardzo i życzę Wam dobrego weekendu. Spotkamy się już po drugiej jego stronie, gdzie znowu powprowadzamy trochę zmian do naszego kanału audio-inspiracji. Tymczasem odpoczywaj. Do zobaczenia po drugiej stronie. Trzymaj się. Cześć.